Bramski Beat. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. W studiu jest nasz gość, jest także Bartłomiej Graczak, i jest 10 minut po 18. A zatem już teraz. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, kłaniam się, a w studiu trójki Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Kłaniamy się, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sejm zdecydowałby przekazać do podpisu prezydentowi projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada między innymi likwidację Izby Dyscyplinarnej, to wypełnienie kamieni milowych, tak zapewnia strona rządząca, aczkolwiek senat był innego zdania te poprawki Senatu zostały w większości odrzucone. Czy zatem jesteśmy bliżej wypełnienia tych kamieni milowych, jak zapewnia m.in. Szefowa kancelarii prezydenta, czy niekoniecznie? Wielka szkoda, że te poprawki Senatu zostały odrzucone, bo senatorowie PiS też przecież za nimi głosowali. One zostały przyjęte dużą większością głosów, więc albo coś się zdarzyło, albo to była po prostu taka gra pod wizytę przewodniczącej Komisji Europejskiej. Nie jest czytelna ta sytuacja, bo rządzący, dzisiaj premier, przecież występował dość długo, dwa razy występował w Sejmie, ale poza. Atakami na opozycję, nie powiedział konkretnie, no to przecież kto ma to dokładnie wiedzieć, czy to wypełnia, czy nie wypełnia? To premier Morawiecki najpierw zaakceptował mechanizm praworządności jako członek Rady Europejskiej, tam reprezentuje Polskę. Potem wynegocjował to KPO i spotykał się z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej. Więc jeśli on wyraźnie nie mówi, czy to wypełnia, czy nie wypełnia. Jeśli zaplecze polityczne rządu nie ma jasności, pan Marek Suski na przykład mówi, że on nie zna żadnych aneksów i tego nie akceptował, a przecież zostało to przez rząd zaakceptowane. Więc ja się czuję trochę tak jak w przypadku niesławnego polskiego ładu, że mamy taki bałagan i obywatele po prostu nie wiedzą, jaki jest jednak władza powinna działać w taki sposób, tak, tak, nie, nie. No tak, I ale tyle. jednak wszyscy chcą, wszystkie siły polityczne, niemalże wszystkie, żeby te środki do Polski trafiły, te miliardy euro, to dlaczego zatem Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim nie sprzeciwiła się kolejnej już rezolucji, tym razem krytykującej Szefową Komisji Europejskiej właśnie za to porozumienie z Polską. Wstrzymaliście się od głosu, a nawet europoseł Janina Ochojska zagłosowała za tą rezolucją krytykującą Szefową Komisję Komisji Europejskiej. Wstrzymaliśmy się od głosu właśnie z tych powodów, że ta sytuacja nie jest czytelna, bo proszę zobaczyć, wydawało się, gdy była przewodnicząca komisji w Warszawie tydzień temu, że wszystko jest ustalone, że jest już dobrze, spotka się z prezydentem Dudą, z premierem Morawieckim, a potem się okazało, że KPO stanowi zaskoczenie dla rządzących, że kamienie milowe obejmują bardzo różne kwestie i też można mieć wątpliwości, jak to jest ostatecznie z tymi sprawami praworządności, no bo nie tylko Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówiły o likwidacji zbyt dyscyplinarnej, ale też o przywróceniu sędziów, więc mówię, po prostu źle się z tym czuję, bo chciałbym panu redaktorowi i słuchaczom bardzo precyzyjnie odpowiadać, a interesując się tymi sprawami, nie mam po prostu pełnej wiedzy. Na razie mamy taką informację. I za trzy dni może być jakiś tajemniczy zwrot akcji i znowu się okaże, że jesteśmy dalej od tego KPO. Na razie a mamy pieniądze informacje potrzebne. Panie przewodniczący, szanowni słuchacze, redaktor Karol Darmoros, z pokładu prezydenckiego samolotu w drodze do Rzymu, bo prezydent leci po lata po Europie, po europejskich stolicach, by namawiać przywódców do poparcia dla Ukrainy, do tego, by Ukraina uzyskała status państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Prezydent właśnie do dziennikarzy zapowiada szybką analizę ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak mówi prezydent, postaram się jak najszybciej przeanalizować tę postać, w jakiej ustawa ostatecznie do mnie trafi. Rozstrzygnięcie nastąpi możliwie jak najszybciej, no bo tutaj też jest kwestia czasu. Do końca czerwca te kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości muszą być już załatwione, rozstrzygnięte rozstrzygnięta a Izba Dyscyplinarna musi przestać funkcjonować, ale to przecież nie może być tak, że w Polsce nie będzie systemu dyscyplinarnego sędziów. Został zaproponowany inny system, też między innymi w tych poprawkach Senatu, czy też w propozycji Prezydenta. To jest kwestia tylko czy Wszystkie inne sprawy, które podnosiło Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostały załatwione, dotyczące właśnie statusu sędziów, konkretnych osób, sędziów, którzy zostali odsunięci przez tę Izbę, ważności jej orzeczeń, bo tutaj też są wątpliwości. Ale generalnie dobrze, że prezydent się w to włączył i próbuje brać za to odpowiedzialność. Natomiast ma wyraźne kłopoty z własnym obozem politycznym. Partia Zbigniewa Ziobry tutaj jest na drugim biegunie i to bardzo niedobrze, bo dziś problemem dla Polski jest to, co się dzieje w gospodarce. Drożyzna, szalejące ceny. I jedynym realnym narzędziem, bo zaklęcia już przestały działać, jak widzimy i słyszymy, jest to, żeby pieniądze europejskie popłynęły do Polski. Wzmocni to złotówkę, uruchomi to inwestycje i po prostu y, trzeba to zrobić jak najszybciej. I te kolejne korowody. Stąd pewnie ta za zapowiedź prezydenta, że, że przeanalizuje ustawę bardzo szybko. Panie przewodniczący, w Parlamencie Europejskim ważne głosowania w kontekście także no, nie tylko klimatu, ale gospodarki. Panie Parlamentarzyści, Parlament Europejski zagłosował za zakazem sprzedaży pojazdów spalinowych od 2035 roku. To jedno z założeń pakietu Fit for 55, aczkolwiek trzy projekty tego pakietu zostały odrzucone. To też niespodzianka, że już zmienia się trochę sposób myślenia na, te, na tę rewolucję ekologiczną czy też klimatyczną. Ta wojna na Ukrainie zmieniła nieco podejście, albo może znacznie podejście wielu parlamentarzystów. Europarlamentarzystów. Ale zatrzymajmy się przy tej kwestii aut spalinowych. To też jest w sumie rewolucja. Jeszcze troszeczkę oddalona w czasie, ale rok 2035 no wcale nie tak odległy. I co? Będziemy żyć w, re, w realiach aut elektrycznych tylko i wyłącznie, jak rozumiem. Ja też rozumiem, znając kompetencje Parlamentu Europejskiego, że to jeszcze inne organy Unii Europejskiej muszą to przyjąć jako swoją decyzję. I uważam, że w tym przypadku wiele państw, czy wiele społeczeństw z Unii Europejskiej nie jest po prostu gotowych. Wydaje mi się, że 13 lat to jest za mało w sytuacji polskiej. W związku z tym spodziewam się tutaj też jakiejś dyskusji większej w Polsce, też ze strony rządu. To są życiowe kwestie dla no, milionów Polaków miliona elektrycznych samochodów, które zapowiadał kilka lat temu premier Marowiecki, to stało się taką anegdotą w ogóle. No nie ma. Ten postęp nie jest szybki, tak jak się komuś wcześniej wydawało. Dziś samochód elektryczny kosztuje znacznie drożej niż samochód benzynowy czy, czy diesel. W związku z tym, jak ja o tym słyszę, to uważam, że i oczywiście trzeba szukać rozwiązań na rzecz klimatu. To odnawialnych. odejście. Znając przekorność Polaków, pewnie w ostatnich momencie możliwym będziemy kupować auta i długo, długo nimi jeździć, tak po to, tylko żeby nie kupować tych drogich elektrycznych. Chociaż nie wiadomo, co będzie na drogach i jakie będzie podejście za te 10 czy kilkanaście lat, bo widzimy, jak drogie jest chociażby paliwo i co z dnia na dzień coraz droższe. Także po decyzji w sprawie embarga na rosyjską ropę. To przecież wtedy te surowce, te, te paliwa znacznie, znacznie podrożają. No, energia elektryczna też nie jest tania, też musi być wyprodukowana z czegoś i... Wszyscy będziemy jeździć rowerami. Ta sytuacja, a to zachęcam, kto Dla może sam bardzo lubię jeździć na rowerze. Natomiast to jest fragment większej całości oczywiście też bilansu energetycznego Polski za 10 lat. Co z odnawialnymi źródłami energii? Czy będą odblokowane wiatraki? Dziwię się, że tu wiceminister rządu nie jest w stanie przeforsować, czytałem taki wywiad z panem Zyską, przeforsować tego, żeby te szkody, które poczyniła pani poseł Zaleska, likwidując ustawę wiatrakową, żeby to naprawić. Jest kwestia energetyki jądrowej. No bo za 10 lat, jeżeli obecne trendy się utrzymają, będzie brakować w Polsce energii. I to jest. Świetnie by było, gdyby Pewne te temat. w tym temacie już są, ale pomówmy chwilę na koniec, panie ministrze, o naszej broni na Ukrainie, bo zbierają te choćby pioruny. Znakomite recenzje. No bo. To jest bardzo dobra broń i dobrze, że Ukraina jest wspierana przez Polskę w taki konkretny sposób. I myślę, że dla naszych wojskowych, dla naszych inżynierów też jest to takie sprawdzenie na polu walki, no bo można ćwiczyć na poligonie, Jeszcze można badać w laboratorium. Nagrodowe zamówienie na krabę. Tak, tak. No to, jest, to, jest, to jest bardzo mnie cieszy, mam osobistą satysfakcję, bo. W 2014 roku taki węzeł gordyjski przecięliśmy, polegający na niezdolności wyprodukowania w Polsce podwozia. Kupiliśmy licencję w Korei na podwozie. No i to odblokowało cały program, więc uważam, tutaj w rozmowie przed wyraziłem taki pogląd, że ta obecna wojna jest wojną artylerii, ale to już w 2014 Donbasie było widać. I artylerię też wzmacniamy, zapowiedzi ministra obrony właśnie i takie są. bardzo to popieram, żeby artylerię tradycyjną, lufową czy rakietową, mm -hmm. to jest przyszłość i na pewno Huta Stalowa Wola, która produkuje kraby, powinna tutaj być nie tylko zasilana wizytami Wiele premiera, ale pieniędzmi. Jest zainteresowanym tym, zainteresowanych tych, tym sprzętem. Panie mistrze, bardzo dziękuję za rozmowę. gościom trójkowego komentarza dnia był poseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemaniak. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiamy.